dzieciaków, owszem, jest to sprawa bardzo bulwersująca, tak? Dlatego że w Polsce też odkryto ostatnimi czasy kilka czy kilkanaście przypadków pedofilii w kościele, ale Polska zaczęła sobie z tym bardzo dobrze radzić. W ślad za tym wezwaniem, kategorycznym wezwaniem Franciszka zero tolerancji dla pedofilii, wszystkie kościoły na całym świecie, w tym także Polski, wprowadziły bardzo rygorystyczne wytyczne, jak postępować z duchownymi, którzy dokonali tego złego czynu. Pedofilia jako zjawisko jest absolutnie negatywne i te sprawy powinny już przestać być zamiatane pod dywan od dawna. Więc myślę, że będzie jakiś sprawiedliwy wyrok. Na taki przynajmniej liczę.